Siemanko, z tej strony MJack. Dzisiaj zagramy sobie Five Nights at Freddy's 2, czwartą noc. Tak, dzisiaj będziemy sobie przechodzić czwartą noc. Mam nadzieję, że nam się uda. Ile będzie w tym prawdy, to ja nie wiem. Przekonamy się zaraz. Jeśli będzie umierać światło, to przepraszam, ale mi akurat słońce wali po ryju. Musiałem sobie lekko przestawić wszystko. I tak nie do końca widzę, co się dzieje. To jest marionetka. Muszę sobie przypomnieć mechaniki. Troszkę się nie grało i już się zapomniało. Kontrolem się zapada to światło z przodu. Kurde. Myszka. No mangle już. Weź. Jak skutecznie odstraszyć tego? Czyste jest na razie. Balloon Boy, wydupiaj. Hello. No! Ja ci dam hello. Żartujesz sobie chyba. Myślicie, że nam się uda za pierwszym razem? Bo ja nie sądzę. Mieli aż tyle farta, żebym ja po takim długim niegraniu we FNAF 2 przyszedł tą noc za pierwszym razem. Ktoś mi idzie wentylacją. Najprawdopodobniej Balloon Boy. Nauczyłem się grać na słuch. Czyli wiem, kiedy odchodzą. Nie trzymam 5 sekund. To się mija z celem, jeśli chcę zdążyć marionetkę nakręcić. Tylko właśnie nasłuchuję, kiedy pójdzie sobie. Więc dziękuję za radę w sumie. Ktoś mi to radził. W sumie kilka osób mi to radziło. Mangle. Wydupiej. Nie masz prawa życia tutaj. Poszło sobie. Ej, no oldów jeszcze nie było żadnych oprócz tego. Oprócz Foxiego. Niezłe ciary. O, tej krypty wyczyszczać. Nie mogę nic z tym zrobić, prawda? Nic nie mogę zrobić. Jezus Maria, zapomniałem o marionetce. No dwa jumpscary już.
Zagrałem jedną raz tą noc i już miałem dwa czasy. Ale skąd się tam Foxy wziął? Takie jedno pytanie. Przecież tam był tylko Mangle. Zdążyłem założyć maskę, żeby odstraszyć Mangle. I przyszedł mi Foxy. Znaczy wydupił mi Foxy na ryj. Co? O Mangle! Co było w sumie chore! Bo ja dobrze wszystko odstraszałem, jego też dobrze odstraszałem. Jego tam nie było! I nagle wydupił mi na ryj, bo za długo siedziałem w masce odstraszając Mangle. Już Foxy idzie. Hamie, po czyjej jest stronie? Ja cię tak uwielbiam, tak cię ubóstwiam. A ty mnie tak próbujesz zaciupać. No. Dlaczego? To było wredne. Cisza. O, właśnie, już po ciszy. Foxy. Przeczuwałem starego animatronika jakiegoś na mordzie mi. Co to było? Jak szybko zdjął, założył, zdjął i jeszcze raz założył maskę, co jest? Nawet nie wiem, która była godzina, chyba czwarta. No i to nie przejdzie zbyt łatwo. Pan boy się ruszył i coś idzie mi tutaj od przodu. Mongo. Poszła. O. Ja wtedy chyba nie usłyszałem dźwięku, jak ona odchodziła. Tak mi się zdaje. Dlatego ja dalej nie świeciłem, znaczy nie zacząłem świecić, a Foxy w tym czasie przyszedł. Ja po prostu byłem wtedy wyciulany troszkę przez Foxusie. Przez moich ulubieńców. Co mi się nie do końca podoba. Wiecie, co jest smutne, że nie mogę w masce zapalić światła, co jest troszkę bez sensu, no bo... No halo, jestem w masce, ale mogę dalej zapalić światło chyba. Kuchają mi. Coś idzie. Uuu, odgoni. Gdyby się tutaj staruszkę nie spodziewałem. Kurde, nie złapała mi wcześniej maska. Okej. Bo ja nie chcę na niego natrafić. O fuck, on jest blisko i jeszcze Foxy, a to nie jest dobry zestaw. Dobra, poszły oba, czyli bo oni zaraz do mnie przyjdzie. Balon bo do mnie idzie. Ja, bo jest trzecia, a mi się bateria kończy. Wiedziałem, wiedziałem, spodziewałem się. Wytupiej. Fuck. Dylemat. Jest, jest, jest. Udało się, udało się. Nie udało ci się, nie udało ci się, nie udało ci się, nie udało ci się. Nie, 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 nie. Nie. Dobra, nie udało jej się. Zaskoczyła mnie.
A mi zaraz marionetka zaskoczy. Palm Boy. No co mi idzie od tego przodu? Foxy i Bonnie. Przeżyję, lol. Mi się bateria skończy. A, spodziewałem się ciebie. No nie przeżyję. Proszę. Proszę nie. Proszę nie. Proszę nie. Proszę nie. Spodziewałem się. O, siema. Spodziewałem się. To przestaje być śmieszne dla mnie. Foxy. Jest, 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 jest! Udało się nam! Wow, udało się! Jest! Ale Freddy do nas przyszedł! Jaki ham! Co teraz będzie w tej animacji? No ja to mogę na animację nazwać. Siema marionetek. On ślepia mnie światło od boku, nie do końca widzę. Jest Bonnie po prawej, po lewej jest Chica i przede mną jest marionetka, przed którą nie mogę uciec. Przypomina mi się FNAF 3, kiedy przed marionetką też tak nie możemy uciec. Co mi kolejna? To już trzecie z rzędu. A wiecie co? Piątą noc to my sobie odpuścimy. Serio. Odpuścimy sobie piątą noc. Wystarczy mi, że dwa razy przechodziłem czwartą. Powiem tak. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, abym piątą noc przeszedł na odcinku. Faktycznie znalazł sobie godzinę czy dwie czasu, żeby męczyć tą piątą noc, aż ją przejdę i później to po prostu bawić się montażem i tak dalej. Czy chcecie, żeby ten odcinek wyszedł po prostu później, ale żeby wyszedł odcinek? Czy wolicie, żebym zrobił live'a i żebym zostawił zapis live'a? Bo live będzie w następnym tygodniu. Odcinek z FNAF'a niekoniecznie. Więc no nie będzie raczej w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszły weekend, może tak. Nie będzie raczej w przyszły weekend, dlaczego? Dlatego, że Subnautikę kupuję, więc raczej nagram Subnautikę. Więc to już od was zależy, czy chcecie dłużej czekać na odcinek faktycznie. Czy chcecie wcześniej, ale chcecie live'a. Więc z mojej strony to by było na tyle. Było emocjonująco, troszkę były w sumie dwa jumpscare, z czego Foxy nam raz nieźle wyskoczył. Nie spodziewałam się. I marionetka mnie strollowała, bo zapomniałam, że przecież na koniec jest marionetka. Zapomniałam po prostu, bo ja to wiedziałem, tylko że zapomniałam. Wyleciało mi to z głowy. Więc z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!